Cześć, witajcie w Dark Souls 3. Dzisiaj mam dla was bardzo ciekawy poradnik. Oczywiście podstawa w Soulsach, czyli jak farmić duszę. Jesteśmy tutaj przy ognisku mauzoleum Smoczego Rodu. I to jest ta lokacja, wiecie, tutaj z Wywerną, później z tym bezimiennym królem. Także to jest to drugie ognicho. I zobaczcie, tutaj, w tym miejscu, zawsze odradza się jeden przeciwnik. I po prostu robimy mu z dupy jesień średniowiecza. Spoko, nie? Nie, po prostu potrzebujemy jakiegoś fajnego miecza, najlepiej ulepszonego na plus 10. I cały czas mu przychodzimy na plecy. I robimy backstaba i później go dobijamy po prostu. Także tak wygląda farmienie i on tutaj daje 4000, to jest całkiem sporo. W sumie i na końcowy etap, i na początkowy. Więc w sumie tak to wygląda. Tak wygląda farmienie w Dark Souls 3. W sumie najlepszy już to jest punkt, bo jestem tutaj po zakończeniu. I to jest najlepszy punkt w całej grze w sumie. Tylko wiecie, dobry mieczyk może być nawet lepszy niż ja mam, tylko ja lubię taki szybki. I widzicie, co się z nim dzieje. Oczywiście też możecie sobie dodać jakieś pierścienie. O, zaraz mnie zabije. O, spoko. 15 stusów mamy. Oczywiście możecie dodać jakieś pierścienie na lepsze krytykale i takie rzeczy. Teraz w sumie to sprawdzę. No, teraz nie wszedł tak do końca. O, spoko. Nie, chodź, tu chodź. Dobra. W sumie pierścień tak. Aha, wzmacnia ataki krytyczne. Włączyłem sobie. No to spoko. Także widzicie, w tym miejscu naprawdę można sporo wyfarmić. Ja tutaj chyba przyszedłem... W sumie, jakbym chciał go tak zabić. On ma tą samą tarczę co ja. Jak wiecie, jak nam backstab nie wejdzie, też można go tak zabijać. Chociaż jest mocny, ale jak najbardziej opłaca się za 4000 w takim czasie. Nie, najlepsze miejsce w grze, także zdecydowanie tutaj polecam przyjść. I spokojnie można farmić. Chyba 20 tysięcy wyfarmiłem w tym czasie. Także spoko, nie? Bardzo fajnie. Także jeśli wam się podobał poradnik, możecie zostawić łapkę w górę i przesłać ten film dalej, bo na pewno nie jedna osoba chce sobie pofarmić w Soulsach, także tutaj się naprawdę to przyda. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć!